jak wspomniałem, szczególne znaczenie ma przebieg dużej dyslokacji na południe od wyniesienia. Do dyslokacji właśnie tej nawiązuje odcinek przed drogi Bębny, drogi Trójkolicy. Wielkość rzutu jest aż 200 metrów. To, o, tutaj ta charakterystyczna dyslokacja. Z tych walorów wynikają funkcje. Obecnie teren wzgórza Świętej Doroty jest prośnięty lasem. Z ewidencji gruntu właśnie wynika, że jest to las komunalny, utrzymywany przez Urząd Miejski zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. Dodatkowo Rada Miasta w 1993 roku uznała ten obszar jako obszar